pan na sędzia się Bronisław Komorowski z Komitetu na żywo. Jesteśmy występem Zrzeszenia Wiecznych, tak. Moment, rozmawiamy z kilkoma osobami, które występują. Proszę mnie nagrywać. Tak, właśnie będziemy rozmawiać z dziewczynami i z niektórymi chłopcami, którzy tańczą tutaj właśnie na chodniku. No i nie wiem, te tańce podobno są sprzed 1000 lat, ale mamy tam dość nowy styl. Czyny nasze tańce, także chcielibyśmy z jedną z nich szybko przeprowadzić. Szybko, bo uciekają, szybko. Szybko uciekają. Moment. Ja proszę kilka słów do mikrofonu powiedzieć. Jak się pani podobały te tańce? Kiedy się pani nauczyła tego wszystkiego? Dobry. Dziękuję. A jak pani ma na imię? Weronika. Witam panie Weroniko, jestem Karol. Miło mi się. Nagrywasz? Na żywo leci, na żywo. Na żywo, na żywo. To jest TVP, jesteśmy w ogóle. Dzień dobry państwu. Przedstaw się, Weronika. Kawa, tak. Mam na imię Weronika. Mam 13 lat. Herbata. 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 Okay. A kiedy pani się nauczyła tych wszystkich tańców? Oj, dzisiaj. Dzisiaj, tak? A kto panią uczył? Proszę mi powiedzieć. Tamten pan, tak? Dobra, nie nagrywaj go, bo to nasz jest dźwiękowiec. Także dziękujemy. A pani też podobno leci. Woodstock! Nie, przepraszam. Ale to jest mikrofon, czy to jest? To jest nagłośnienie. To jest nagłośnienie? No dobrze, dziękujemy bardzo pani za występ w tej grupie Wczesnośrednio Wiecznej zwanej Odyńcem Czarnym Black Online. I do zobaczenia na żywo za 15 minut. Chciałaby pani kogoś pozdrowić? Tak, pozdrawiam. Dziękuję. Ja chciałam pozdrowić mamę, tatę, wujka, dziadka, stryjka i mojego zajebistego psa Wandala. Szczurki. A pani kogo chciała pozdrowić? Szczurki. Szczurki. Taka wieczność? Dziękujemy bardzo. Do widzenia państwu. Jest potrzebny. Adam. Witam państwa serdecznie. Powtórnie jesteśmy powtórnie na chodniku. Nazywam się Bronisław Komorowski. Jestem też panią dyrektor. Bez niej nie udałoby się nam stworzyć tego wszystkiego i jak to funkcjonuje. Jak w ogóle pani zorganizowała te wszystkie grupy, proszę mi powiedzieć. Dziękuję. Nie nagoniłam. A skąd miała pani kontakt do tych osób? A z internetu. Listy gończe były, także też udawało mi się. Także bez problemu będziemy mogli przejść po wszystkich stanowiskach i zrobić z każdym wywiad. Tak? Ależ oczywiście nikt niczego nie powie, bo ją się są zastraszeni. Dziękuję pani serdecznie za wywiad. I powtórnie widzimy się za 15 minut na stanowisku. Nie wiadomo jak. Na stanowisku. Na zbrojowie. Zobaczymy na ten. Dobrze. Może przeprowadzimy wywiad tutaj z panem. Witam pana, jestem Karol. Witam pana. Mam taki plan, to jak pan się tutaj znalazł? Ja zostałem zaaneksowany przez polimorficzne substancje z orbity gamma. No dobrze, a proszę mi powiedzieć, czym się pan zajmuje tutaj na tym chodniku? Ja zajmuję się systematycznym zjadaniem masy żywcowej, że ona wpływa bardzo pozytywnie na moją dwuczłonową prostatę. Super, a może mi pan powiedzieć, co to za stanowisko jest? Nie wiem, wynajmniej się. Dziękuję bardzo panu. Może pan mi powie kilka słów do mikrofonu. Skąd pan się tu wziął w ogóle? Nie pamiętam. Do szpitala, proszę mi przedstawić się, bo tutaj z TVP Wizja jesteśmy i możemy powiedzieć. Chciałbym się dowiedzieć, co to w ogóle za stanowisko jest? To jest stół drewniany. A na tym stole znajduje się? Bo to ja muszę chyba pytać go wszystko. To jakiś syf jest, nie wiem co to jest. Dziękujemy bardzo panu, jest pan taką osobą. Dobra, biegniemy dalej, reporta. Teraz się kończy. Zbliżamy się do góry Sztyniaka. Karol, nie działa. No dobra, nazywam się Bronisław Komorowski. Chciałem się dowiedzieć, jak pan się znalazł. Nie, ja przyszedłem na wywiad. Jesteśmy z TVP Wizja. Chcielibyśmy się dowiedzieć, jak pan się tutaj znalazł. Przyjechałem. Przyjechał pan. Panie prezydencie. Skąd pan tu przyjechał? To jest poważna wizja, telewizja. Proszę strzelać. To jest wszystko na żywo. Proszę mi odpowiedzieć, czym się pan tu zajmuje, bo tu widzę ciekawą maszynę. Do czego ona służy? To jest wiertarka chyba, tak? Ja proszę coś naświetlić. Ostrze. Na tym. Narzędzia ostrze, nożyczki ostrze. To bardzo ciekawe. Jeżdżę tak od miasta do miasta i ostrze nożyczki. Ach, to pan jest tą osobą, która mi źle zaostrza nożyczki. Bo jakby gdzieś jakiegoś barana obstrzyc, to nożyczki muszą być ostre. A to bardzo ciekawe. A co wy tu jeszcze macie? Jest bardzo dużo ciekawych rzeczy, takich jak te kryształki.
Co to jest w ogóle? To z włosku robili, pszczelego. No, to bardzo ciekawe, także serdecznie dziękuję panu i przechodzimy do następnego stanowiska. Dobra, to wejdziemy. Dzień dobry pani, nazywam się Bronisław Komorowski, jestem tutaj z telewizji TVP Wizja. Widziałam, chciałyśmy, że to z was śmieje, jakbyście robili. Ale to jest telewizja, to jest, proszę pani, pani, na żywo leci. Na żywo to jest, poważnie. Proszę powiedzieć. Kurna. Wiem, to widzieliśmy, dziękujemy, dziękujemy. Się, że ty masz poczucie. Dzień dobry, nazywam się Bronisław Komorowski, jestem z grupy, z telewizji TVP Wizja. Żebym pan zabrał mikrofon. Tnij, bo to w ogóle ja nie wiem, jak to działa. Tnij to ujęcie, koniec. Tego się wie.